Dostaliśmy masę nowych informacji dotyczących przyszłorocznych seriali Ahsoka oraz Skeleton Crew i można powiedzieć, że są one naprawdę zaskakujące, ale i nad wyraz ciekawe. Zanim jednak do nich przejdę, muszę tutaj poinformować, że informacje, które tutaj usłyszycie, należy traktować w charakterze plotek, gdyż nie zostały one potwierdzone przez Lucasfilm. Informacje przedstawił jako pierwszy Jason Ward na stronie Making Star Wars, którego informacje bardzo często się sprawdzają. Linki do tych artykułów znajdziecie w opisie. Zapraszam do oglądania. Na początek warto nadmienić, że seriale Ahsoka i Skeleton Crew będą ze sobą powiązane i bardzo prawdopodobne, że Ahsoka dostanie krótkie cameo w serialu z Jude Lawem. Zwłaszcza wiarygodności tym przesłankom nadaje fakt, iż oba te seriale są kręcone w tym samym momencie i niekiedy też w tej samej lokalizacji. W produkcji Ahsoka Ezra Bridger i Thrawn, grany przez Larsa Mikkelsena, który był głosem Chisa w serialu Rebelianci, po wydarzeniach z finału tej produkcji trafili do zupełnie nowego regionu galaktyki roboczo nazwanym The New Beyond lub New Space. Jest to rejon, który do tej pory nie eksplorowaliśmy w uniwersum Star Wars i który różni się od niego na wielu płaszczyznach. Z informacji przekazanej przez Warda dowiadujemy się, że w owym regionie mieszkańcy inaczej postrzegają i używają mocy. Ward sugeruje również, że kilku użytkowników tej, w cudzysłowie, innej mocy już poznaliśmy i mogą być oni wygnańcami z tego nowego rejonu i prawdopodobnie chodzi tutaj o przedstawicieli klanu Nocnych Sióstr, które mają odegrać większą rolę w serialu Skeleton Crew, mającego być genezą Sióstr Nocy, które mają różnić się od czarownic z Datomiry znanych nam na przykład z serialu Wojny Klonów. Co ciekawe, pada tu również nazwa Sióstr Światła, więc być może jest to jakiś odłam znanego nam ugrupowania, który będziemy poznawać. Z informacji Warda można się dowiedzieć, że serial Ahsoka tylko wprowadzi koncept nowego regionu, a to w serialu Skeleton Crew mamy go poznawać wraz z młodosianymi bohaterami, którzy mają zgubić się w kosmosie i to właśnie ich oczami mamy ów nowe miejsce studiować. Więc kiedy odkrywają ten nowy wszechświat, próbując znaleźć drogę do domu, my towarzyszymy im w tej podróży. Co warto zaznaczyć, większość naszej wiedzy o wszechświecie Gwiezdnych Wojen będzie nieistotna, gdyż ten obszar ma być czymś, czego w Star Wars jeszcze nigdy nie było, dodać mu świeżości i wyznaczyć nowy tor rozwoju uniwersum. Cóż, krótki komentarz ode mnie, good luck, bo to będzie bardzo ciężkie zadanie. I zanim przejdę do kolejnego tematu, taka moja mała teoria odnośnie tego nowego regionu. Skeleton Crew ma ponoć być powiązany z 4. sezonem Mandalorianina. A jako iż mamy odkryć nowy obszar z użytkownikami mocy innymi niż dotychczas, może 4. sezon Mando będzie bardziej poświęcony Grogu i jego rasie, których moglibyśmy w tym nowym miejscu galaktyki znaleźć. Sam nie jestem przekonany, czy chciałbym, aby ta tajemnica została odkryta, ale jestem otwarty na próbę przekonania mnie do tego. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby tajemnice rasy Grogu, Jody czy Jadul zostały odkryte. Zanim przejdę do omówienia tego podpunktu, chciałbym na wstępie zaznaczyć, że to co usłyszycie teraz, to tylko spekulacje Jasona Warda, a nie potwierdzone informacje czy nawet plotki. Ward w swoim artykule spekuluje, że to najprawdopodobniej wielki admirał Thrawn będzie główną złą postacią w tym tak zwanym Filoniverse. Nie otrzymał on żadnych informacji dotyczących Grysków, głównych przeciwników Thrawna w jego dwóch książkowych trylogiach, ale niewykluczone, że ta rasa się pojawi. Ward spekuluje, że Thrawn powróci do znanej nam części galaktyki z nowymi, potężnymi siłami wykorzystującymi moc, co dla Nowej Republiki może stanowić bardzo poważne zagrożenie, zwłaszcza po tym jak Senat Republiki przegłosował ustawę o rozbrojeniu wojskowym, powodując to, że Armia Republiki stanowi w tych czasach już jedynie 10% tej liczebności, która walczyła z Imperium. Teoria Warda jest taka, iż Thrawn wraz z siłami Sióstr Nocy może poprowadzić Armię Nieumarłych, co nie byłoby niczym aż tak nowym, gdyż fani serialu Wojen Klonów czy gry Fallen Order mogą doskonale pamiętać, że Siostry Nocy potrafią na swój sposób ożywiać martwych. Cóż, może brzmi to bardzo abstrakcyjnie i choć ja podchodzę z dużą dozą wątpliwości co do takiej historii, nie można wykluczyć, że coś takiego stać się może. Zobaczymy, ile z tych spekulacji autora artykułu się spełni. Dajcie znać, co wy myślicie o tej teorii Jasona Warda oraz o tym, czy wybór Thrawna na głównego złego jest dobrym pomysłem. Kolejne informacje dotyczą już stricte serialu Ahsoka i są one nad wyraz interesujące.
Jason Ward podaje, że w serialu zobaczymy historię tytułowej bohaterki z różnych okresów jej życia i w każdą z tych innych wersji mają wcielać się inne aktorki. Choć oczywiście główny trzon historii będzie opowiadany nadal przez Ahsokę Rosario Dawson, a wcielenia młodszej to grotanki mają być tylko chwilowymi scenami. I to właśnie tutaj zaczynają się naprawdę interesujące informacje. Wspomniane inne wersje Ahsoki mamy poznawać poprzez świat pomiędzy światami, czyli wymiar poza czasem i przestrzenią, gdzie teraźniejszość przeplata się z przeszłością i przyszłością. Wymiar ten został wprowadzony w czwartym sezonie Rebeliantów, gdzie to właśnie Ezra uratował przed śmiercią właśnie Ahsokę. Bardzo więc możliwe, że przez to oraz przez jej relację z córką, jedną z władców mocy, to grotanka będzie z tym miejscem miała szczególną więź. Ma się tutaj przykładowo pojawić Ahsoka z czasów Wojen Klonów, czy z końcówki serialu Rebels odziana w białą szatę. Jednakże, najważniejszą informacją jest to, iż Ahsoka ma w tym serialu kilkukrotnie zmierzyć się z Anakinem Skywalkerem / Darthem Vaderem. Jason Ward potwierdził u swoich źródeł, iż do roli Vadera ma powrócić Hayden Christensen, który odbył kilka treningów, aby przygotować się na kolejny epicki pojedynek na miecze świetlne. I co najciekawsze, mamy ponownie zobaczyć go w wersji z Zemsty Sithów jako Vadera w pojedynku na Mustafarze. Ale uwaga, nie z Obi-Wanem Kenobim, ale właśnie z Ahsoką Tano. Tak więc mamy dostać tutaj coś na kształt marvelowskiego serialu What If, gdzie zobaczymy alternatywne historie, które będą powiązane z podejmowaniem innych decyzji przez Ahsokę w swoim życiu, które jednak mają doprowadzić do tego jednego konkretnego momentu. Mamy zobaczyć, że jeżeli Ahsoka pozostałaby w Zakonie Jedi, to ona walczyłaby ze swoim mistrzem na Mustafar i pokonałaby go. Zapewne dokładnie w ten sam sposób co Kenobi i cała sekwencja ma nam pokazać to, iż wszystkie decyzje i związane z nimi wydarzenia muszą doprowadzić tą grotankę oraz rodzinę Skywalkerów do miejsca, w których my widzowie ich poznawaliśmy. Co oznacza, że główna oś wydarzeń pozostaje niezmienna. Przykładowo Ahsoka nadal uciekała przed Imperium, by potem pomagać rebeliantom. Anakin w każdym scenariuszu zostawał Vaderem, Padme umierała z żalu, a ich dzieci zostawały rozdzielone i tak dalej, i tak dalej. To będzie właśnie lekcja dla Ahsoki w świecie pomiędzy światami. Choć obudowane w inne wydarzenia, choć podejmowane są przez nią inne decyzje, przeznaczenie jej oraz Skywalkerów zawsze będzie takie samo. Ona w każdym scenariuszu znajdzie się w tym samym miejscu, w którym jest obecnie. Nie uda jej się zmienić swojego przeznaczenia i powinna je zaakceptować i pozostawić swoją przeszłość i żale za sobą. Na koniec warto jeszcze dodać, że zobaczymy Haydena Christensena w roli Anakina również w okresie Wojen Klonów, co może być bardzo interesującym zabiegiem według mnie, gdyż chętnie zobaczyłbym Christensena w stroju, jaki nosił generał Skywalker w pierwszych sezonach Clone Wars. I to tyle z informacji, które mam dla was. Mam nadzieję, że zaciekawiły was one tak samo jak mnie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych rewelacjach, które podaje nam Jason Ward. Przypomnę jeszcze, że linki do jego artykułów znajdują się w opisie filmu. Zapraszam również do subskrybowania kanału oraz oceniania filmu, gdyż każda reakcja na film pozwala mi rozwijać kanał. Zapraszam również na mojego Discorda, aby być na bieżąco z wydarzeniami na kanale. A tymczasem, dzięki za obejrzenie tego filmu i słyszymy się w kolejnym lub na streamie. Niech moc będzie z wami.